Siemano widzowie, dzisiaj spinning zakleniem na pilicy. Na dzisiejszy wypad wypożyczyłem kajak. Będę oczywiście z niego trochę spinningował, ale głównie posłuży mi on do przemieszczania się z miejscówki na miejscówkę. Mamy już wrzesień, także upalne temperatury powoli się kończą. Dzisiaj ma być dosłownie ponad 30 stopni, także piękna pogoda pod łowienie na rzece. Jak widzicie, nie mam na sobie woderów, wskakuję w spodenkach, żeby wykorzystać tą piękną pogodę, która dzisiaj ma być. Ostatnio przyszła do mnie fajna paka z Mikado, także dzisiaj test nowego kijka, kołowrotka i innych gadżetów. Ale nie przedłużając, lecę, moi drodzy, spinningować. Dzisiaj celuję głównie w klenie, ale jestem na rzece, gdzie również mogą się trafić bolenie, szczupaki, okonie, jazie, sumy podobno są, także drapieżnika jest naprawdę mnóstwo, ale czy ten drapieżnik będzie chciał brać, to zaraz się dowiemy. Jak możecie zobaczyć, na kołowrotku plecionka. U mnie, jeżeli chodzi o plecionkę, to wybierałem ją tylko i wyłącznie podczas łowienia szczupaków. Ja zawsze chętniej sięgałem po żyłkę, czy to przy łowieniu okoni, czy polowanie na pstrągi bądź klenie, zawsze to była żyłka. Także w tym filmie będzie łowienie na plecionkę. Tutaj mam delikatną plecioneczkę 008 plus fluorokarbon około 1,5 metra. Szczerze to myślałem, że woda będzie znacznie zimniejsza, ale jest w porządku. Tak, na razie zatrzymałem się przy miejscówce, gdzie jak widzicie jest sporo powalonych drzew, fajny zakręt, więc miejsce bardzo, ale to bardzo obiecujące. Poziom wody na środku no jest taki, jak widzicie, nie ma tutaj jakoś mega dużo wody, więc mogę sobie bez problemu przejść na drugą stronę i obrzucać. Muszę się przyzwyczaić do tak długiego kijka. Na spinning jeszcze chyba 3-metrowego nie miałem, chyba że pod melony, wtedy też był jakiś długi, ale wtedy się rzucało przed siebie, po prostu. A tutaj jednak trzeba precyzyjnie. Prawdopodobnie przepuszczyłem wszystkie ryby tym rzutem. Jak widzicie, dzisiaj przynęt mam naprawdę sporo. Sporo obrotówek, troszkę woblerów, cykady, wirujące ogonki, no jest tego sporo. Ja raczej jestem zwolennikiem łowienia na obrotówki, jeżeli chodzi o rzeki. Ale spróbuję sobie teraz na wobka śmieszny, czarny. Zobaczymy. Na początku muszę znaleźć przynętę, na którą będą chciały uderzać ryby. Głównie poluję na klenie, więc będę musiał sporo pokombinować, żeby znaleźć przynętę, na którą będą chciały brać i na którą przynętę weźmie jakiś większy kleń, bo celuję 40 plus klenia. Wy to widzicie? Ryby zbierają przede mną, dosłownie przede mną. One się w ogóle mnie nie boją. Nie zwracają na mnie nawet uwagi. I zbierają obok mnie. Co tu się wydarzyło? Co to było? Jakiś gigaboleń czy co? Sum? Szczupak? Nie wiem. Jest pierwsza ryba. Chodź tu. Przewalił solidnie, a już się wypiął sam w podbieraku. O, ty draniu! Bolek mały. Mały bolek, nieduży. Założyłem sobie obrotówkę z Decathlonu i uderzył. I to z miejsca, gdzie raczej nie spodziewałbym się ryby, bo głównie celowałem w ten brzeg. Zobaczcie, jak to pięknie wygląda. Ale nagle zobaczyłem, że przepływa kajak obok mnie, więc stwierdziłem, że rzucę sobie z tej strony, żeby ani sobie nie utrudnić życia, ani im. No i złowiłem rybę i miałem zaczep, teraz już myślałem, że kolejna. Także śmiesznie, fajnie, fajnie. Pierwsza ryba na koncie, boleń. W ogóle fajnie było czuć branie. Niestety ryba nieduża.
Także czekam teraz na te większe. Patrzcie to. To jest gromada kleni. Się pływają. Obok mnie. Praktycznie. Powoli zaczynam się już przyzwyczajać do tego kilka. Jest to model Progressive do 10 gram o długości 305 cm. A tak długi kijek pod spinning jeszcze nie łowiłem, ale tutaj może to być jak najbardziej na plus. A mianowicie długość tego kijka. Jest ryba. Co jest? Myślałem, że zaczep. A jest okoń. Nie jest to giga, duży okoń. Niewielki raczej. Płyń. Kompletnie nie wiedziałem, czy to jest branie, czy to jest, słuchajcie, zaczep. Zaciąłem to tak dla pewności i nie czułem w ogóle, że on idzie. Naprawdę, przysięgam, nie czułem w ogóle, że on idzie. Myślałem, że ciągnę zielsko po prostu. Ale jest dobrze, już mamy bolenia i okonia na koncie. Lecimy dalej. Ale uderzenie było. Matko jedyna. Jest coś większego. Mamy to. Pan kleń. Chodź tu do mnie. Ale on się teraz będzie miotał. Dobrze. Mam nadzieję tylko, że się nie zepnie. Dobrze, chodź. Jest coś większego w końcu. Nie pamiętam dokładnie, jakie mam PB klenia. Bodajże 43-44 centy, coś takiego. Nie jest to gigant. 36 centów. Ale i tak fajna ryba. Branie miała tak atomowe, że aż do teraz jestem w szoku. No i moi drodzy, mamy przepięknego klenia. No nie jest to gigant. 36 centymetrów, ale i tak mega, mega fajnie. W końcu coś lekko większego. W końcu troszkę większa rybka. Ja oczywiście nie będę jej męczył. Lecę ją wypuszczam od razu. Bardzo ci dziękuję, że wziąłeś. Ostatnia prezentacja. Ojej, piękny. Pa, pa. Idziemy w dobrą stronę. Coraz większe ryby. To mi się podoba. Dobra. Powiem wam, że branie było atomowe. Ale z tego słyną klenie. Pierwszy. Piękny, choć niewielki, niestety, pan klej. Lecimy teraz po 40 plus. Na pewno gdzieś tutaj kryją się takie ryby. Tylko muszę je znaleźć. Hol na tym kilku. Petarda, powiem wam, petarda. Czy ten wiatr przestanie kiedyś wiać? Proszę. To jest przesada. Tym razem okoń z tego samego miejsca, co klej. Let's go, ej ten, spoko, spoko, spoko. Może być taki okoń, ale zażar, matko jedyna, chłopie. To jest przesada. Dobra. Mamy drugiego okonia. Wariat, chlapie mnie. No, ej, nie obrażaj się na mnie, przepraszam. Spokojnie, spokojnie, no, bez przesady. Chłapie, kamerę żeś mi ochlapał. Fajny, fajny. Płyń. O, chyba mnie polubił. Został tu ze mną. Ten okoń, słuchajcie, chociaż walnął jakoś fajnie. Nie to, co ten poprzedni. To wiedziałem, że jest branie. Później po zacięciu nie walczył jakoś za bardzo, ale branie miał spoko. Branie miał znacznie lepsze od tego pierwszego okonia. Nie wiem, jak tam rozmiarówkowo, ale myślę, że podobnie, dosyć. Cały czas ta jedna obrotówka. Dosłownie założyłem randomowo obrotówkę z Decathlonu i non-stop na nią walą. Kurczę, no niestety nie nagrałem holu. Myślałem, że mam odpalone 15 sekund wstecz. Niestety nie. Ale uderzenie miał tak solidne,
Aż mi jest teraz szkoda, że nie udało mi się tego nagrać, ale może będzie jeszcze jakiś inny. Opa. Pięknie. 38 centów. Także większy troszkę. Piękna ryba. Te branie atomowe. Serduszko mnie boli, że nie udało mi się tego nagrać. Bo branie miało jeszcze mocniejsze niż ten poprzedni. Ale celuję w 40, także może będzie jeszcze lepsze branie na filmie. Ale on jest piękny. Nie jest to olbrzym, 38 centów, ale coraz bliżej 40. Także bardzo mi się to podoba. Kolejna piękna ryba. Lecę, wypuszczam. Wypuszczamy pięknego klenika. No, całkiem w porządku ryba już. Uy. Idziemy do góry. To mi się podoba. Był 36, 38. Już teraz pora na 40 idąc tym tropem. Jak tam bierze? Pojedyncze sztuki, małe klenie na razie. Klenie? No. Powodzenia. Dzięki. Znalazłem zwłoki. Polenia. Kurde, jakbym takiego złowił, to bym się cieszył. A on jest pamiętny. Szkoda, opol. Ja bym się cieszył, jakbym takiego polenia złowił. Tylko, no, żywego. Bezludna wyspa. Opa, chcę łowić dalej. Przypłynąłem sobie kawałek. Niestety hurda kajakowców pływa. Jest. Jakiś mikrus totalny mi wyszedł. Chyba bolek mały to był, tak mi się wydaje. Z kajaka w taki wiatr to nie ma za bardzo sensu. Chyba rzucać. Chwila mnie obraca w jedną i w drugą stronę. Spróbuję. O kurde, ale boleń przepłynął. Ty no, z 70 cm boleń. Przepłynął, przysięgam. Przede mną. Mamy już po godzinie 14. Słuchajcie, na rybach to ten czas leci jak głupi. Naprawdę. Także godzinka jeszcze, myślę, rzucania. I trzeba będzie znaleźć jakąś fajną plażę, to zrobię sobie grilla. Przygotowałem się, mam grilla. Jestem już masakrycznie głodny. Kajak mi odpływa. Kurde. Już po tym kleniu 38, coś na razie cisza. Nie wiem dlaczego. Kajaki przepłynęły i się uspokoiło. Ryby już nie są aż tak chętne do brania. Wymyśliłem sobie taki świetny patent. A mianowicie mam pudełeczko ze sklepu wędkarskiego. Dodatkowo podesłali mi nowy podbierak, do którego dodałem gąbkę, którą się używa do izolacji rur. Teraz jest on pływający. No i przymontowałem sobie ten podbierak do właśnie tej saszety. I tylko z tym latam. Nie biorę żadnych plecaków ani nic. Wszystko jest na łódce. Jak widzicie, plecak wodoodporny musi być. Dodatkowo rzeczy na grilla i jedzenie w worku Mikado. Kurde, to jest życie. Teraz tylko grilla mi brakuje. Ale jak znajdę jakąś fajną plażę, to rozbijamy się i robimy grilla. I to jest mój cel. Znaleźć fajne miejsce na grilla. Jeszcze może sobie popływam. Zobaczymy. Jest fajna pogoda, także trzeba korzystać. O, tu jest fajne miejsce na grilla. Tu robimy przerwę. Patrzcie to. Opa. No trochę tu brudno. Tutaj kogoś chyba piorun strzelił. Bo ten parasol wygląda tragicznie. Trochę śmieci. Ale taki to jest urok dzikich miejsc, niestety. I stąd mam tu kawałek fajnej plaży i mogę obrzucać drzewa. Także tu zostaję.
Pamiętajcie, że po jedzeniu i piciu śmieci ważą znacznie mniej, gdy je zabieracie z łowiska, niż jak je przywozicie. Ja oczywiście po sobie śmieci zabieram. Tutaj jest grill, widelce, talerzyki i tak dalej, wszystkie opakowania, bo później każda miejscówka na rybach będzie wyglądała w ten sposób. A wątpię, żebyście chcieli, żeby tak wyglądały wasze miejscówki na rybach. I oczywiście jak jadłem i przygotowywałem sobie jedzenie, to wiatru w ogóle nie było. Była totalna cisza. Zero wiatru, a przed chwilą znowu zaczęło wiać. Rzucam sobie jeszcze troszkę w tym miejscu. Te miejscówki najfajniejsze obrzucam, czyli pod drzewkami i obok nich. No jeżeli tu się nic nie wydarzy w przeciągu 10-15 minut, to płynę dalej. Nie ma co długość. Szedł. Kurczę, szedł. Ładny. Ładny szedł, pod 40. Ale odprowadził aż do mnie. Aż do mnie odprowadził tą przynętę. Niesamowite to jest. Muszę gdzieś dalej popłynąć, szukać lepszych miejsc, bo tutaj nic się nie dzieje w ogóle. Naprawdę rzucam w różne miejsca i cisza od, nie wiem, godziny albo nawet więcej niż godziny. Przecież ja pół godziny to jadłem. Od dwóch godzin. No i coś goni. Coś mi goni tą przynętę. Ale czemu to nie chcę zaatakować, to nie wiem. Szukam kolejnych miejscówek, ale powiem wam, że przekonuję się coraz bardziej do plecionki. Nie łowi mi się źle, a wręcz przeciwnie, bardzo fajnie. Podklenię i już chyba będę używał plecionki, ale muszę jeszcze przetestować plecionkę na okoniach. Może przesiądę się na plecionki, kto wie, zobaczymy. Trochę porzucałem sobie z kajaka, ale raczej nie ma to sensu, bo mnie co chwila gdzieś znosi. Zaraz uderzyłbym w jakieś drzewo i tak dalej. Jako już jestem sam, to wolę nie ryzykować. No, jeszcze byłaby kraksa i mogłoby być nieciekawie. Tu robią butelki i miska dla psa? Co jest kran? To ma dziury po kulach. O, ktoś tu z wiatróweczki strzelał. No to jest wszystko jasne. Jest. No i mamy to, moi drodzy. Już prawie, że na zakończenie. Chodź tu, chodź. No. Pięknie. O, już się odhaczył nawet. Ten koło 30. Ale jest w końcu kolejny. Płyń. Pięknie. Akurat trafił mi się najmniejszy z kleni dzisiejszych, ale fajnie, że zawitał. Płynę dalej, szukam jeszcze miejsc. Jeżeli uda mi się znaleźć chociaż 2-3 miejsca, to będzie dobrze. Na pewno je obrzucam, ale powoli muszę się zbliżać już do końca trasy. No tu jest jeszcze takie fajne miejsce, no ja jestem uzależniony. To już jest uzależnienie. Ja widzę fajną miejscówkę i ja muszę się po prostu zatrzymać. No nie ma innej opcji. Patrzcie, tu kurczę, tak pięknie to wygląda wszystko. Dosłownie daję sobie teraz po 3-4 rzuty na miejscówkę i lecę dalej. O, koń. A tak się zastanawiałem, czemu tak delikatnie idzie, a takie walnięcie było. Moi drodzy, kolejna rybka, okonek. Płyń, została mi końcówka. Nie wiem, czy widzicie ten most przede mną, to za tym mostem zaraz jest koniec. O, o, koniec to jest teraz. Chcę dosłownie kilka miejscówek obrzucać. Mimo wszystko zabawa dzisiaj była prześwietna. Ja się bawiłem super. Każdemu polecam, naprawdę. Taka zabawa. Kajak plus wędka to jest coś świetnego. O nie. Jakim cudem ja zarzuciłem na sam szczyt drzewa? To jest w ogóle możliwe? Jeszcze tak na koniec. W tle zachodzącego słońca oddam sobie troszkę rzutów.
spływając kajakiem. O, a tam w ogóle jacyś ludzie stoją i się gapią na mnie. Pięknie, pięknie. No nie, no chyba z kajaku nie będzie mi dane złowić ryby. No i worki się przydały, proszę bardzo. Tutaj wszystko suche. W plecaku tak samo. Póki mam jeszcze troszkę słońca, to ja idę łowić dalej. Wejdę sobie chwilę, tu porzucam. Za jakimś klenikiem czy okonkiem. Patrzcie, co dorwałem na sam koniec. Szczupaczka. Wziąłem sobie tutaj obok, nie wiem, GoPro wyłączone, bo już myślałem, że nic nie złowię. A to proszę, taki wariat na zakończenie dnia. Uj. No tego to już się kompletnie nie spodziewałem. Na dzisiaj kończymy. Bawiłem się świetnie, naprawdę. Połączenie kajaków, grilla, łowienia. Mega super klimat. Za mną, jak prawdopodobnie widzicie, zachód słońca, co oznacza, że niestety muszę już się zbierać do domu. Na koniec chciałbym jeszcze pozdrowić i podziękować ekipie, która wypożyczyła mi kajak. Mowa tutaj o kajakach Aster. Również chciałbym pozdrowić Krystiana, który 2 lata temu rozpoznał mnie na tej rzece i bez niego prawdopodobnie nie byłoby tego wyjazdu. Ja już zmykam. Dzięki wielkie za oglądanie. Trzymajcie się i do następnego.